Dzisiaj dosyć burzliwe spotkanie ze skarbnikiem miejskim. Co pan może powiedzieć o tym spotkaniu? Jest pan zadowolony z odpowiedzi? No, oczywiście burzliwa dyskusja, która dzisiaj została stworzona w okolicach rzemiosł różnych, wzbudziła wiele emocji u różnych osób. Oczywiście mamy wiele wątpliwości i pytań. Tutaj mieliśmy wiele pytań do pana skarbnika właśnie w kwestii zadłużenia miasta. To zadłużenie, które rozłożone bardzo długo w czasie, do roku 2028 albo może i dalej, bo nie wiemy, jaka będzie prognoza spłaty tych wszystkich długów, jaka będzie kondycja w najbliższym dziesięcioleciu miasta, co będzie się działo też z budżetem państwa, bo realny wpływ będą miały także subwencje wszystkie, które spływają do miasta i wszystkie dotacje i te rzeczy będą też decydowały o tym, na co będzie miasto stać, czy miasto będzie mogło spłacać tak duże zadłużenie. W skład tego zadłużenia oczywiście także są zadłużenia poszczególnych spółek, które też są dość bardzo istotne. Oczywiście pytaliśmy tutaj się o te zadłużenia. Jak gdyby te zadłużenia są przypisywane konkretnym spółkom, no są też także poręczane pewnym majątkiem pewnie i też to budzi wielki niepokój i wielkie zastrzeżenia, dlatego patrzymy na to z dużym dystansem. Ja tutaj może dopytam od razu, bo tutaj argumenty takie padają, że druga perspektywa, obecna perspektywa finansowa, co prawda jeszcze nie jest ona pewna i obecna, no niejako napędzają te inwestycje i powodują ten wzrost długu i taka jest argumentacja. No sama kwota, o której słyszeliśmy dla województwa kujawsko-pomorskiego, 1,7 miliarda, to jest bardzo pokaźna kwota. Oczywiście, żeby aplikować do tych pieniędzy, trzeba mieć niestety na wkład własny. Według naszej oceny dzisiaj Grudziądz w dużym stopniu wyczerpał swój limit w swoich możliwości. Oczywiście kredytuje się, posiłkuje się także pewnymi kredytami w trakcie roku budżetowego, które też mają neutralizować te negatywne skutki finansowe. Dlatego będziemy musieli mocno się zastanowić, skąd wziąć pieniądze w ogóle, żeby brać udział w wykorzystaniu tej dużej kwoty, która jest. No właśnie, i mają czy mają Państwo jakiś pomysł, skąd wziąć takie pieniądze? Więc znaczy, my jako Ruch dla Grudziądza pewnie mamy pomysł, dlatego uważamy, że należałoby bardziej tutaj zaangażować się w ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym i wykorzystać oczywiście kapitał należący do prywatnych przedsiębiorców. Wiemy, że są wśród nas, mieszkają także i w mieście, funkcjonują ludzie bardzo bogaci, którzy dysponują pewnymi wolnymi środkami inwestycyjnymi i przy współudziale miasta mogłyby te środki być wykorzystane, mogłyby zaowocować skutecznie właśnie wykorzystanie tych środków unijnych. A ja właśnie tutaj ostatnio czytałem na jednym z portali takich środowiskowych takie tutaj dyskusje i padł taki temat jak obligacje, ale nie skierowane do podmiotów komercyjnych, tylko do podmiotów takich, no mieszkańców po prostu, czyli niejako finansujących własny rozwój. Jak Państwo się na to zapatrują? No bo generalnie z literatury można wyczytać, że to jest to najtańszy sposób kredytowania wszelkiego rodzaju inwestycji i najniższe oprocentowanie. Oczywiście to nie jest jakiś dogmat, niemniej tak praktyka pokazuje często. Znaczy finansowanie poprzez obligacje ma pewien sens pod warunkiem, że całość wszystkich procedur finansowych... Albo samo opodatkowanie też może... Wykorzystanie tych środków musi być bardzo racjonalne i musi podlegać bardzo rygorystycznej ocenie i dyscyplinie. I wszystko musi wywołać jak gdyby skutki zwrotne, mianowicie tak, jeżeli realizujemy pewne inwestycje, to te inwestycje w daleko idącej przyszłości muszą dawać także miejsca pracy, muszą dawać pewne dochody zwrotne, które będą wpływały na budżet miasta. Myślimy tu oczywiście o podatkach z PIT-u i z CIT-u, z których miasto funkcjonuje, o które miasto musi dbać i myśleć o tym, abyśmy mieli jak najwięcej w Grudziądzu kolejnych inwestorów. Jeżeli tak będą wydatkowane te pieniądze, żeby miały taki kierunek i taki cel, to oczywiście ten zwrotny powrót tych kwot będzie miał miejsce i miasto będzie miało w przyszłości, dając coś jak gdyby, albo powodując, wywołując pewien mechanizm nawet w takiej formule będzie miało możliwości pozyskania zwrotu i spłaty konkretnego zadłużenia. No właśnie tutaj padały takie argumenty, że inwestycje infrastrukturalne nie przekładają się na zwiększenie miejsc pracy, relatywne zwiększenie, takie w stosunku powiedzmy do średniej krajowej. O. No oczywiście, samymi drogami się nie najemy, samych dróg nie będziemy żyli, one też nie stworzą miejsc pracy. Oczywiście przejściowo tak, bo firmy drogowe przejściowo-kursowo mają naprawdę jakieś zatrudnienie wzrost, natomiast w konsekwencji jest to zbyt mało. Bardziej szczegółowo należy zadbać o pewne jakieś takie powiedzmy standardowe rozwiązania dla programu takiego ogólnomiejskiego. Myśleliśmy tutaj o rozwoju Solany, które miało przynieść taki nowy kierunek, nowe życie dla miasta. Myślimy także o wykorzystaniu pewnych fortyfikacji, o wykorzystaniu też Nabrzeża Nadwiślańskiego, o specjalnej strefie ekonomicznej, ale w zapełnionej strefie ekonomicznej. Sama trasa średnicowa i dojazd do tej strefy to za mało. Trzeba zapełnić jeszcze tą strefę i to musi być ten efekt końcowy.